Jak szybko usunąć maseczkę? Najprościej. Używamy do tego bieżącej wody, takiej nie za ciepłej, nie za zimnej i obficie spłukujemy maseczkę wodą, aż będziesz czuła pod palcami, że skóra jest taka lekko tępa. Po osuszeniu twarzy ręcznikiem zaczynamy pierwszy etap pielęgnacji. I pierwszym etapem pielęgnacji jest kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy jest jak tonik, on przepięknie nawilża skórę już właśnie na etapie pierwszego kroku pielęgnacji. Serum z witaminą C plus E, który przepięknie rozświetli skórę, rozjaśni ją, dożywi, doenergetyzuje. Krem pod oczy, no to jest po prostu coś, czego nie możemy pominąć. Pamiętaj o tym, aby nie nakładać go zbyt blisko oka. I ostatnim etapem zamykającym pielęgnację jest oczywiście krem na noc, który jest niezbędny. Zawiera substancje odżywcze, ale również składniki aktywne, które pracują przez całą noc. I kolejnym etapem, takim zamykającą pielęgnację, jest to krem na noc ze składnikami odżywczymi, które przez całą noc będą przecudnie pracowały na naszej twarzy i kiedy rano wstaniemy, ta skóra będzie po prostu wyglądała pięknie, ale również będziesz czuła pod ręką, że jest też taka dowilżona, nie będzie sucha, nie będzie spierzchnięta.